Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Dziś na moim stole zestaw kluczy nasadowych marki Hillenmoor, czyli wersja wyprodukowana na 30-lecie marki Dedra, a jest to zestaw 72-elementowy, a jego model to 17K072. Zapraszam serdecznie. Jak myślimy sobie o pewnych sprawach i pewne rzeczy po prostu połączymy, to teraz możemy skojarzyć fakty i to, na co pracowała Dedra w ostatnim czasie, czyli zrobienie tego zamieszania naprawdę poważnego na rynku, zbiegło się z ich 30-leciem. No, to już takie ładne święto. 30 lat na rynku rzeczywiście świadczy o tym, że firma ma jakieś doświadczenie zarówno handlowe, jak i wiedzę na temat asortymentu. Rozszerzyli ofertę narzędzi 18-woltowych SAS plus All w taki sposób, że naprawdę przemielili rynkiem i to chyba przyzna każdy. No i jest też kilka narzędzi, które zostało wypuszczonych specjalnie z okazji właśnie ich 30-lecia. Między innymi jest to ten zestaw kluczy, 72-elementowy zestaw kluczy z dwoma grzechotkami. Z grzechotką 1/2 cala, 1/4 cala. Wykonane są ze stali CRV, czyli ze stali chromowo-wanadowej. I co? No i pokażę Wam za chwilę, jak to wygląda. Nie mam specjalistycznej aparatury testowej, więc nie jestem w stanie sprawdzić, jakie to może wytrzymać obciążenia. Ale chyba o tym, jak bardzo przyłożyli się do tego produktu, świadczy fakt, że na produkt macie 30-letnią gwarancję. Czyli naprawdę zacnie, zwłaszcza jak na coś, co w sumie dosyć łatwo można zniszczyć, jeśli ktoś nie potrafi używać i będzie gdzieś tam kombinował. Oczywiście, aby uzyskać tą 30-letnią gwarancję, musicie zarejestrować się na stronie Dedry. Wszystkie informacje znajdują się na opakowaniu. Ja pokażę Wam, jak to wygląda. Przetestowałem te klucze już w działaniu wielokrotnie. One nawet raz były już na kanale przy montażu, tak tutaj spoglądam na bok, jak montowałem mój odciąg wiórów. Pojawiają się w jeszcze jednym materiale, którego Wy jeszcze nie widzieliście na temat montażu nowych regałów tutaj w warsztacie. I co? I myślę, że ja nie będę przedłużał. Pokażę Wam, co jest w środku, a na końcu powiem Wam, na czym polega zabawa i co zrobić, żeby takie klucze zdobyć. Zapraszam. No jakiegoś mega szałowego unboxingu tutaj nie będzie, no tego się pewnie spodziewacie. Całość przychodzi w dedykowanej walizce, w osłonie po prostu z informacją na temat całego zestawu i z informacją, że jest to właśnie wersja z okazji 30-lecia marki Dedra. Otwieramy całość w walizce, naprawdę rozsądnie wykonanej. Jej kształt i te wszystkie wgłębienia są po to, żeby ona była bardziej wytrzymała, żebyście mogli z niej mocniej korzystać. Jeśli chodzi o spód, to spód, jak widzicie, ma dwa porządne zawiasy. Tutaj nie widać niestety, czy to jest tworzywo, czy metal, ale naprawdę wykonane są porządnie. Zapięcia z góry tworzywowe, ale też bardzo mocne. Otwieramy i na górze znajduje się informacja na temat tego, co wchodzi w skład zestawu i jak to powinno zostać ułożone. Jedna ważna uwaga, informacja jest lustrzana, jak widzicie. Tu oczywiście mamy jeszcze kartę gwarancyjną, tą taką standardową gąbeczkę ochronną, której będziecie mogli się pozbyć, jak już walizkę otworzycie, ponieważ górna część też jest wykonana z miękkiego tworzywa, które również będzie chronić Wasze nasadki, bity i wszystkie inne elementy, które się tutaj znajdują przed ewentualnymi uszkodzeniami. Tak jak widzicie, cała ta informacja jest w wersji lustrzanej, czyli widzicie po prostu lustrzane odbicie tego, co powinniście mieć w walizce i jak to powinno być ułożone. Można się do tego przyzwyczaić, aczkolwiek na początku sprawiało mi to lekkie problemy. Natomiast
Zaraz przyjrzymy się zawartości samego zestawu. Jeżeli chodzi o nasz zestaw, to w całości prezentuje się w ten sposób i mamy tutaj 10 nasadek 1,4 cala, od 4 do 13. Mamy tutaj 16 nasadek 1,2 cala, od 10 do 27. Grzechotka 1,2 cala, 72 zęby. Grzechotka 1,4 cala, również 72 zęby. Mamy 3 przedłużki, jak widzicie. Z tym, że 2 na 1,2 cala, 1 na 1,4 cala. Mamy przegub, mamy wkrętak, mamy 3 klucze imbusowe. Mamy końcówki płaskie, krzyżakowe, PZ-y oraz PH. Końcówki sześciokątne, kwadratowe i Torx. Tak to się w całości prezentuje. Mamy również możliwość do naszego wkrętaka użycia bitów, bądź do naszej małej grzechotki wystarczy użyć tej przejściówki i wtedy możemy spokojnie korzystać również z bitów, które mamy w zestawie. Oprócz tego wszystkiego mamy jeszcze dodatkową nasadkę 21, nasadkę 21 przedłużaną i mamy również tą magiczną końcówkę, dzięki której z naszych przedłużek możemy zmontować dodatkowy klucz. 72 elementy to już jest fajny zestaw, to już jest taki zestaw, który naprawdę warto mieć. Ja wziąłem sobie tutaj kawałek deseczki, oczywiście standardowo spróbuję wkręcić tutaj tą swoją magiczną trzynastkę, zrobić to przy użyciu po prostu tylko i wyłącznie tego klucza, bez żadnego nawiercania. Jeśli chodzi o użycie w innych sytuacjach, to tak jak mówiłem, zapraszam Was na film na temat odciągu i na temat kolejny film, który pojawi się na temat regałów. To idziemy do kruciaka. Doszło do końca, jak widzicie, ciężko było, bo tutaj przełożenie już przy tej krótkiej grzechoteczce wymaga użycia troszeczkę większej siły i trzeba się troszeczkę bardziej namachać, ale mimo wszystko spokojnie dało sobie radę. Śruba się nagrzała. Dobra, wykręcamy. A ja się namachałem. Nie jest to najlepszy sposób do wkręcania tego typu śrub w drewno. Powiem Wam zupełnie szczerze, że chciałem bardziej po prostu dociążyć tą małą grzechotkę. Zobaczcie, jak będzie sobie dawała radę. Ja korzystałem już z niej, z tego zestawu, zarówno z małej, jak i z dużej grzechotki przy kilku pracach gdzieś tam na gospodarstwie u szwagra oraz przy kilku robotach, które miałem tutaj w warsztacie. No tutaj to były delikatniejsze rzeczy, nie zajmuję się po prostu na co dzień takimi tematami, które mogłyby w jakiś tam znaczący sposób te klucze dociążyć. Ale robiłem mały remont ogarka, robiłem właśnie, składałem ten mój odciąg, składałem regały, więc generalnie parę rzeczy gdzieś tam było poskładanych, ale przy maszynach rolniczych miałem kilka takich sytuacji, że no, udało mi się parę śrub zerwać, nie ukrywam. Kilka śrub urwałem po prostu ze względu na to, że były już w takim stanie, w jakim były. A kilka nowych śrub po prostu przy skręcaniu chciałem przedobrzyć i pękło. Co mi tylko dorobiło dodatkowej roboty, ale przynajmniej przetestowałem zestaw i wiem, że jest naprawdę spoko i jest wart swojej ceny. A jaka jest cena właśnie za ten zestaw? Słuchajcie, rozbieżność cenowa w sieci jest bardzo duża.
Te ceny zaczynają się od około 170 zł, kończą się na około 250 za taki zestaw. Myślę, że on na spokojnie wart jest tych pieniędzy, ale teraz to, co zapowiadałem, czyli proszę. To jest mój zestaw. To jest zestaw, z którym ja zostaję, z którego ja będę korzystał. I powiem wam zupełnie szczerze, że bardzo się cieszę, że zostaje on tutaj ze mną i że będzie ze mną w warsztacie działał. Natomiast, jak widzicie, na stole są jeszcze trzy zestawy. To są zestawy nowe, zapakowane jeszcze w foliach. I te zestawy są dla was. Te zestawy są dla was i co trzeba zrobić, żeby stać się szczęśliwym posiadaczem takiego zestawu kluczy. Jak już wspominałem, Dedra w tym roku obchodzi swoje 30-lecie. W związku z tym chciałbym, ponieważ dzisiaj jest ostatni dzień miesiąca, żebyście do końca przyszłego miesiąca, czyli do końca maja, na adres mailowy milionpomysłów@gmail.com nadesłali zdjęcia swoich prac. Oczywiście te zdjęcia możecie również umieszczać w mediach społecznościowych, czyli w grupie facebookowej Milion Pomysłów na Minutę. Możecie też wrzucać zdjęcia z tak zwanych prac w trakcie przygotowywania po prostu tego, co chcecie zrobić. Chciałbym, żeby to była jakaś pamiątka dla Dedry z okazji ich 30-lecia. I teraz forma jest dowolna, tak na dobrą sprawę, tylko fajnie by było, gdyby to nie był jakiś nie wiadomo jak duży obiekt. Moim zdaniem to powinna być jakaś pamiątkowa statuetka, jakaś taka pamiątka, powiedzmy, do postawienia lub do powieszenia na ścianę. Myślę, że do powieszenia na ścianę będzie się to sprawdzać najlepiej. Metoda dowolna. Uwaga, dopuszczam CNC, dopuszczam druk 3D również, ale warunkiem jest, żeby projekty były wykonane przez was. 1 czerwca na stronie Milion Pomysłów na Minutę będzie zrobiona ankieta. W tej ankiecie będą zdjęcia wszystkich prac, które zostały nadesłane i będzie głosowanie. Głosowanie potrwa, myślę, tydzień, powiedzmy, może 10 dni. Zobaczymy, ile tych prac będzie. I trzy osoby, które zbiorą najwięcej łapek, dostaną po takim zestawie. Do pierwszego miejsca dorzucę jeszcze oczywiście coś od siebie. Natomiast po zakończeniu zrobimy w ten sposób, że wy swoje prace wyślecie do Dedry, a ja w tym czasie wam wyślę klucze. Tyle jeśli chodzi o warunki naszej zabawy. Tyle i tym optymistycznym akcentem będę kończył. Ja uważam, że klucze są naprawdę rozsądne. To jest naprawdę fajny zestaw i warto się w taki zaopatrzyć. Więc tym bardziej myślę, że fajnie będzie, jeśli spróbujecie swoich sił i spróbujecie zrobić coś naprawdę fajnego. Natomiast ja powiem wam od siebie, że ja z nich jestem zadowolony. One naprawdę gdzieś tam w terenie dawały radę. Myślę, że teraz będziecie je widywać na materiałach gdzieś tam częściej. A ja tymczasem zapraszam was na Facebooka, Instagrama i Twittera, czyli wszystkie moje social media, na drugi kanał oraz do grup facebookowych. Linki do wszystkiego macie w opisie pod materiałem. Zapraszam was na live, które są co niedzielę o 20. A ja tymczasem kończę. Pozdrawiam was serdecznie. Widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska. Cześć.